Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Weiser, witam was już w kolejnym odcinku zagrania gry tutaj Mountain Blade Warband na modzie World Sword Conquest. Tak, zaczynamy nasz kolejny odcinek. Co będziemy w tym odcinku robić? Szczerze mówiąc, na ten odcinek nie mam jakoś szczególnie ważnych planów, ale, ludziska, mam coś, co wam prawdopodobnie się spodoba. Mam dla was, ludziska, ofertę, być może nie do odrzucenia. Cóż... Czy chcielibyście, ludziska, zobaczyć na moim kanale maraton z Mountain Blade'a na modzie World Sword Conquest? Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć maraton. Prawdopodobnie byłby to maraton przez 5 dni i każdego dnia byłby właśnie odcinek z Mountain Blade'a. Byłyby to różne długości Mountain Blade'a, ale raczej byłyby to filmy, które by nie były krótsze niż 20 minut. Co by na to byście powiedzieli? Jeżeli chcielibyście zobaczyć maraton Mountain Blade'a na moim kanale, no to pod tym filmem, ludziska, 100 lajków i lecę z maratonem Mountain Blade'a. 100 lajków, ludziska, pewnie widzicie ten film we wtorek. Do piątku, ludziska, jeżeli nabijecie 100 lajków, to ja od piątku pierwszy film raz wrzucę, później sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek i do wtorku będziemy właśnie prowadzić maraton z Mountain Blade'a. Co wy na to? Codziennie odcinek byłby z Mountain Blade'a. Czy byście przystali na taką propozycję? Ponieważ kolejne odcinki z Mountain Blade'a, które będę chciała się nagrać, to już będą odcinki ciekawsze. No i bym chciał te odcinki właśnie wrzucać codziennie, bo to będzie nowa wojna. Nowa wojna, którą będę Weiss opowiadał. Będziemy się bić z nową frakcją, dlatego też chcę właśnie nagrać maraton. Jeżeli chcecie maraton z Mountain Blade'a od piątku przez 5 dni, no to zapraszam 100 lajków pod tym filmem. Wiem, że ludziska możecie to zrobić, wiem, że to możecie zrobić, bo pierwsze odcinki zebrały już prawie 200 lajków, więc no, pod filmami pierwsze odcinki z Warsworda zebrały już prawie 200 lajków, więc ludziska... 100 lajków pod tym filmem i w piątek zaczynamy maraton z Mountain Blade'em. Mam nadzieję, że wam to się spodoba. Ale tak, właśnie chcę nagrać maraton, bo będziemy prowadzić nową wojnę. Nowa wojna będzie to właśnie z piratami. Na samym początku przeprowadzimy pewien desant. Ja tutaj już za jakiś czas, już myślę, że od kolejnego odcinka zorganizuję sobie jeszcze lepszą armię niż teraz. Bardziej wyszkoloną. Zorganizujemy sobie kampanię wojenną pod Bloodhorn. Pod Bloodhorn. God damn it. Język polski, trudny język. I tutaj byśmy sobie tak przeprowadzili tutaj desant, byśmy tędy przeszli, byśmy zaatakowali ich pierwszy zamek należący na wyspie. Myślę, że piraci tego by się nie spodziewali, bo ja bym od razu podszedł pod ten zamek, zacząłbym go oblegać. Oni by mieli mało czasu na reakcję. Bym zajął ten zamek i od razu bym ruszył na miasto. Ale żeby to zrobić, to ja będę potrzebował lepszej armii. Dlatego ten odcinek właśnie nie wiem, co będziemy jeszcze w nim robić. To będzie taki odcinek czysto taki poglądowy. Może nie tyle co poglądowy, tylko w tym odcinku będę chciał właśnie troszeczkę jeszcze powalczyć z być może krasnoludami, ale nie o zamki, tylko na otwartych bitwach, bo na otwartych bitwach całkiem jeszcze walki mi wychodzą. Ale też poza odcinkami, znaczy przed odcinkiem, kazałem mojemu emisariuszowi pójść do krasnoludów i wysłałem im propozycję, czy będą chcieli pokój, więc w tym odcinku dajemy się, czy przyjmą ode mnie pokój. Jeżeli nie, no to w tym odcinku będziemy właśnie walczyć sobie z krasnoludami dalej, a w kolejnym odcinku już będziemy, czyli w naszym maratonie będziemy już prowadzić wojnę z nową frakcją, więc to będzie coś epickiego, mam taką nadzieję. Ale chciałbym wam teraz już przejść do odcinka, chciałbym wam pokazać, co się dzieje w Karakazul. Zresztą z tego, że Karakazul jeszcze nawet nie zmieniłem naszej stolicy, Karakazul to jest dalej nasza stolica. To zobaczcie, co tu jest za jumpreza. Holy fuck, widzicie, co to jest za jumpreza? Co tu się dzieje? Tu jest cała masa lordów, dawno tutaj tego miejsca nie odwiedzałem. I patrzcie, ile tu lordów się chce dołączyć do mojego królestwa. Nawet jest tutaj lord z frakcji ludzi. Tylko, że oczywiście go nie przyjmę, on zasługuje cenżej na kopa w jajca. On go nie przyjmował, bo pewnie będę miał z nim ujemne relacje, bo przecież chyba go kilka razy już pokonałem. Również są lordowie z goblinów. Znaczy to jest na pewno goblin, ale to coś, to nie wiem, co to jest. To jest Skaven? To jest chyba jakiś Skaven, co nie? Chyba tak. Na razie z nimi nie będę chciał rozmawiać, bo póki ich nie będę przyjmował do królestwa, nie będą mieli ziem, no to będą mi się z nimi relacje pogarszać. Ale jeżeli już nie będę miał NPC-ów, no to oczywiście któregoś z nich wezmę. Na pewno będę chciał go wziąć, bo to jest lord od chaosu. Więc z nim będę miał raczej dobre relacje, bo jesteśmy z tych samych krwi i korzeni. No i Erasmusowi właśnie kazałem wysłać emisariusza do krasnoludów i zobaczymy, czy w tym odcinku przyjmą z nami pokój. Zobaczymy, bo szczerze mówiąc ja się nie chcę z nimi bić, bo dostaję solidny wpierdziel. No i właśnie, jak widzicie, jest już 17, więc cała masa czasu na Mountain Blade'ie. Długo tą armię zbierałem, bo ja cały czas tą armię ludziska szkole. Miałem 203 ludzi, ale kilku właśnie już straciłem w walce z krasnoludami. No i cały czas ich doszkalam. Mam jeszcze 100 więźniów. W większości są to więźniowie właśnie krasnoludcy. To jeszcze kilka moich awansowało. Ale ja tutaj jeszcze będę chciał pojeździć po tawernach. O mój Boże, atakują mnie! God damn it!
Frankfurt. Frankfurt to jest... Który to jest zamek ludziska? Jeżeli chodzi o obronę, to myślę, żebyśmy sobie dali radę spokojnie. Tutaj mi ktoś się oblega, okej. Okay. Wiecie co, to może ja jeszcze będę chciał zorganizować kampanię wojenną. Więc chyba jednak krasnoludzi nie będą przystawać na... na pokój, chociaż zobaczymy, co ich tam król zdecyduje. Ale tak, no, będziemy musieli się bronić w takim razie. No i w tym odcinku będziemy dalej tutaj walczyć, będę chciał swoją armię jak najbardziej ulepszyć, ale jeszcze przed tym, zanim będziemy walczyć, będę chciał pojeździć po moich miastach i poszukać jakiegoś handlarza niewolników, żeby ich sprzedać i dopiero wtedy ulepszę sobie ludzi, jak już będę miał więcej pieniędzy. Bo wiem, że ta moja armia jest teraz dość sporo warta, jeszcze podatki mam na minusie, więc pewnie 10 tysięcy zapłacę. Okej, okay. O, proszę bardzo. To już się dzieje, a być może cię zaraz złapię i zabiję. A raczej złapię. Nie złapię. No dobra. Okej, wspomogę tutaj mojego. Czemu tak robię, to nie wiem, ale go wspomogę. Został aż jeden. Oh yeah. To będzie taka zemsta, że wcześniej mnie porwali. Dobra, wy wszyscy stójcie i ja się z nim rozprawię. Spokojnie. Artside, ja się z nim rozprawię. Tylko gdzie on jest? Tam jest. Okej. Okay. To jest zemsta za to, że wcześniej mnie wzięli do niewoli. Na szczęście nic nie straciłem żadnego z przedmiotów, więc bardzo mnie to cieszy. Chyba? Nic nie straciłem. Więc fajna sprawa. Dobra, ścigaj do stania i się skończy. No okej, okay. 55 damage'a weszło. No i świetnie. Slayer. Killed by Warlord Weiser. Dobrze, bardzo pięknie. Okej. Okay. Proszę bardzo, i praktycznie relacje poprawione za frajer. No, ciebie wezmę. Dobra. No więc mam nadzieję, że jeżeli dobijecie do 100 lajków, to będzie wam się podobał maraton z Mountain Blade'a przez 5 dni. Proszę się tu nie kłócić, proszę się tu nie kłócić, chodź tu kolego. Czemu mi nie pomagasz? God damn it! Goblinów gonisz. Czy sami gobliny atakują? O mój Boże, będziesz jeszcze ode mnie odchodzić, prawda? Trudno, no nie będę się zatrzymywał. No w sumie się dziwię, jak to jest tylko 61 ludzi. A takie główienko mnie zaatakowało, naprawdę przyszłą by nawet tego nie zajął. 5-0, 5-4-1, on tu nie będzie miał chyba gdzie uciec. Proszę bardzo. Surrender or die. Okej. Okay. Oczywiście szarżujemy. No już całą armię na niego zaszarżuję, bo szkoda czasu marnować na takich niedobitków. O mój Boże, widzę, że mój pajączek ucierpiał, jest strasznie powolny. Jestem spodziewany, że kiedyś tam podczas walki mi go zabili i... No i mu się chyba statystyki obniżyły. Ale proszę bardzo, armia już jest o wiele bardziej oszkolona. Teraz postawiłem troszeczkę na większą armię chaosu, mianowicie wszystkich moich wojowników chaosu po małą szkole. Poza odcinkami, kiedy właśnie walczyłem z innymi frakcjami, troszeczkę też walczyłem nawet z ludźmi, poszedłem na ich terytorium. No to podszkoliłem moich ludzi. I teraz troszeczkę moja armia jest bardziej podszkolona. Zresztą widzicie, mam wiele więcej kawalerii i też moje jednostki o wiele lepiej wyglądają, bo są wyżej levelowe i mają lepsze pancerze. Więc takie to są zmiany. No i teraz będę chciał właśnie podszkolić moich ludzi, bo jeżeli właśnie... Ja to robię celowo, ja celowo moich ludzi podszkalam z tego powodu, jeżeli krasnoludzi no nie przyjmą pokoju, no to przynajmniej chcę mieć porządną armię, żeby w jakimś stopniu potrafić się obronić, bo ostatnio, jak widzieliście ostatnie dwa odcinki, no to to był istny pogrom dla mojej armii i dla mojego honoru w ogóle. To był pogrom dla mojego honoru. Dostałem taki wpierdziel, że aż miałem ochotę schować się pod kołderkę i płakać. Kolejne noski za frajer. Miło. Bardzo miło. Więc te oczywiście noski wyszkolimy sobie. Będzie piknie. Goblin Warrior, jakoś mnie oni nie interesują. Wezmę jeszcze tych. Chociaż ja go jeszcze wezmę. O. No i tyle. No i tyle. No i przy okazji jestem blisko mojego miasta, więc jeżeli mi się poszczęści, no to niewykluczone, że będzie tutaj jeszcze handlarz niewolników. Więc na razie niech tutaj będzie kampania wojenna, ja jeszcze może pójdę na ziemię krasnoludów i tam z nimi powalczę, bo jednostki krasnoludzkie są tak mocne, że za nich jest też cała masa doświadczenia. Więc na jednostkach krasnoludzkich też można strasznie szybko sobie jednostki wyekspić. Tylko muszę jeszcze najpierw znaleźć tego pierdzielonego handlarza niewolników, a to może być problemem sporym. Czy to jest? Jest! Proszę bardzo, Weiser ma szczęście. Fuck yes. Nie wiem, czemu tarczę wyciągnąłem, chyba z podniety, ale spokojnie, ludziska, wszystko jest ze mną dobrze. Poza tym, że mój wąż stoi, w sumie nie wiem, po co to mówię, ale...
Dobra, mam wyjść na sprzedaż. No, to nie są jakoś wysoko poziomu jednostki tych krasnoludów. Ale troszeczkę pieniążków za nich będę miał, prawda? 28 tysięcy narów, świetnie. No i teraz mogę sobie pozwolić na ulepszenie moich jednostek. I pójdziemy zaraz właśnie na ziemię krasnoludzkie, tam sobie z nimi powalczymy. Albo jeszcze na ziemię może ludzi pójdę, jeszcze pomyślę. Dobra. No jeszcze mam te malutkie jednostki, tych dzieciaków takich jakby. Wziąłem ich do swojego oddziału, po prostu wziąłem, jak już leziłem po tawernach i byli oni, no to czemu miałbym ich nie wziąć? Ogólnie moja armia jest strasznie mieszana, ale tutaj w głównej wieży teraz jak w głównej... Główną podstawą armii to jest właśnie moja armii, to jest to, że mam bardzo dużo jednostek chaosu, które są całkiem fajnie wyszkolone. 244 ludzi mam, no okej, okay, myślę, że możemy pójść. Ja też właśnie zorganizowałem kampanię wojenną, bo też będę chciał moim ludziom pomóc, chcę im też jednostki podszkolić. Z to powodu, żeby oni takich pierdzielów nie dostawali, bo oni kiedy walczą, nawet on chyba kiedyś walczył, miał 140 ludzi, czy tam 150, walczył z jakimś oddziałem goblinów, który miał 90 ludzi i dostał pierdziel, więc załamałem się po tym, kiedy to zobaczyłem. No ale spokojnie, idziemy troszeczkę skrócić cierpienia. Gobliny już widzę, że biegają, ale to są jednostki, które nie rekrutują nowych ludzi, no w sumie jest to logiczne, bo już nie mają żadnych ziem. Więc jest naprawdę całkiem spoko. Dobrze, o właśnie, bo ja wam tutaj chcę jeszcze powiedzieć, bo ja tutaj jak już zajmę tę wyspę, no to tutaj będę chciał zawalczyć z resztoma prowincjami należących do piratów. Z tego co ja napisaliście mi, że piraci są dość słabi, tylko nie posiadają broń palną. Czy to jest taki odpowiednik ludzi, odpowiednik jednostek ludzkich, więc tutaj raczej nie będę miał z nimi problemu takich jak z kresnoludami. I później będę chciał powiedzieć wojnę z Kawenną, zająć im tutaj te wszystkie prowincje. Jest to stosunkowo mała frakcja, więc szybko ich zajmę. No i będę chciał walczyć znowu z tymi nieszczęsnymi kresnoludami. To będzie dosyć problematyczne, ale mam nadzieję, że chociaż kilka zamków mi się uda im zająć. Teraz z tego, że jeszcze będę walczył z tyloma prowincjami, no to pewnie też troszeczkę moja postać się sama podszkoli. No i zwiększy mi się limit oddziału, więc tak myślę, że przynajmniej z 270 ludzi w oddziale będę miał. To już będzie całkiem znaczna różnica w porównaniu do tego, co mam teraz. No i właśnie zaatakować już zamki należące do kresnoludów i mieć nadzieję, że mi się uda je zająć. Więc no takie są plany. A czy mi się to uda, to nie wiem. Jeszcze do tego czasu, jak będę walczył z tymi innymi frakcjami, to będę chciał te jednostki moje dość poważnie podszkolić. Też zostawić jakiś większy garnizon będę chciał w zamku. Na wypadek, gdybym za pierwszym razem mi się nie udało zająć w zamku krasnoludzkiego, no to szybko bym się wrócił i bym wziął szybko nowy garnizon i na drugi raz ich zająć. Jest! Jest! Proszę bardzo, Liska, w końcu mamy pakt o nieagresji, a raczej pokój, na chyba 3 dni. W końcu, holy shit. W ogóle zobaczmy naszą renomę. 1872. A, cieniasy. O Boże, jaka paskuda. Patrzcie te zmarszczki. Ona pewnie rodzice ją bili pokrzywami po twarzy, jak była mała. To jest bardziej niż pewne. Patrzcie, bo twarz taka brzydka, a cycki to chyba silikonowe, bo wyglądają jak nówki sztuki, nieśmigane, to... Nie, dobra, wybaczcie za moje głupie komentarze, mam strasznie dzisiaj dobry humor. Czekajcie, bo ja miałem w ogóle zobaczyć... Mam dobry humor i jestem też nierozgarnięty. Tutaj chcę właśnie zobaczyć... Chcę się upewnić, tak, na 40 dni mamy. No to w takim razie na 40 dni mamy spokój. Znaczy to też nie należy temu ufać, bo... no bo oni sami siebie też mogą mi od razu wojnę powiedzieć, więc... Tutaj to jest komputer, więc nie należy temu ufać. No to co, idziemy tutaj z naszą kampanią wojenną niewielką na ludzi. Będziemy z ludźmi walczyć. Będziemy sobie z ludźmi walczyć. Jest to kawałek drogi, ale powalczymy. Też jak widzicie tutaj krasnoludzi, znaczy orkowie strasznie mocno pobili ludzi. Dużych prowincji zajęli. Znaczy nie wiem, czy to należało do ludzi, chyba nie, ale tutaj ładnie się mało zagłębiają. Całkiem spoko rzecz. To jest mój wróg, więc bardzo mi to się podoba. No i tak, jak teraz sobie podróżujemy, to mam strasznie dobry humor, Liska, ponieważ muszę się wam pochwalić. Ostatnio, jak już mówiłem, miałem strasznie mało czasu w kwietniu, bo musiałem się przygotowywać na egzaminy, miałem egzaminy sepowskie, zdałem za pierwszym razem, więc bardzo mnie to cieszy. No i cały kwiecień miałem zajęty, bo ja miałem...
od godziny 14 do godziny 16 w każdy dzień tygodnia, każdego dnia tygodnia przygotowania do tych egzaminów po 2 godziny, więc jak wracałem do domu, to jadłem obiad, to tak 17 gdzieś była, no i 18, 19 to zazwyczaj byłem tak zmęczony, że szedłem troszeczkę się zdrzemnąć, no i o 20 jakiś jeden filmik nagrywałem i znowu szedłem spać, więc tak mój cały praktycznie kwiecień wyglądał, ale ludziska od maja, czyli już od 30 będzie dla was maratonik z Mautem Lejda, bo muszę wam się troszeczkę zrekompensować, że przez ten kwiecień nie było tyle filmów na moim kanale. Więc nagram teraz 5 dni pod rząd Mountain Blade'a, a wiem, że Mountain Blade'a się podoba, bo ma bardzo dużą popularność na moim kanale. No i też właśnie pójdę sobie tędy i tutaj pod Kislev będę walczył, przez te góry pójdę. Więc no w ten sposób będę chciał się troszeczkę zrekompensować i już od maja ludziska nowe gierki wejdą na kanał. No mianowicie pod koniec maja na pewno zobaczycie Total War Warhammer, to jest bardziej niż pewne. I być może 13 maja zobaczycie Duma, czyli gra FPS-owa, dość brutalna, więc mam nadzieję, że wam to się spodoba na moim kanale. Brutalna gierka, gdzie flaki są, wyżyna się wrogów. Całkiem spoko gierka, bo jakichś takich typowych gierków, gierek brutalnych na moim kanale dawno nie było, więc no, będę chciał coś dla was nagrać. No, a my tutaj idziemy na ziemię ludzi, troszeczkę z nimi powalczyć. Tylko ja tutaj będę chciał tak pójść pod Kislev, bo zawsze pod Kislev jest pełno lordów ludzkich, jeżeli tak to mogę nazwać. Coś moja postać coś blokuje. Znowu mi się jakieś jednostki pobagowały. God damn it. Mam nadzieję, że tutaj orkowie się niepokoją. Mam nadzieję, że nie wezmą tego jako... O mój Boże, bo tutaj Jalil cały czas próbuje do mnie dojść. Dobra, wezmę tych gnojków, wywalę. A resztę lepsze. Mhm. Też mi się podoba, że mam taki wysoki poziom szkolenia i szybko mi te jednostki masują na wyższe poziomy. Dobra. Okej. Dobra. Też tak kiedyś, jak pewnie zauważyliście, nie ulepszam tyle jednostek na kawalerii. Jest to po duże. No ostatnio dużo robię oblężeń, a jeżeli by mi dziwnym trafem krasnoludzie podzieli wojnę, no to też byłoby głupie, żeby mieć na zamkach, żeby się obronić, mieć w zamkach kawalerię zamiast piechoty, prawda? Przecież piechota wiele bardziej będzie efektywniejsza na zamkach niż kawaleria. W końcu piechota jest bardziej przystosowana do tego. No a my już podchodzimy pod Kislev, zaraz tam będziemy walczyć. I będzie spoko, będzie spoko. Oho, coś tam był. Ktoś się mnie chyba tam bał, nie jak to był. Nie zwróciłem uwagi. Patrzcie, ile lordów dołącza do mnie. Nie, to był jakiś przegrany. Ale, no, jak widzieliście, w tamtej sali była cała masa lordów, którzy chcą się do mnie dołączyć, co mnie cieszy. Bardzo nawet. A my tutaj przychodzimy troszeczkę walczyć z ludźmi, no ostatnio ja taki wpierdziel dostawałem, więc ktoś teraz w końcu musi dostać inny, a nie tylko biedny Weiser. Było pogrążenie mego honoru. Taki wpierdziel od krasnoludzi. Ja myślałem, że krasnoludzi są słabi, a tu taki wpierdziel. God damn it. Dobra, w sumie największym skupiskiem ich tutaj jest, tych generałów ludzkich jest tutaj, bo tu jest chyba ich stolica. Albo Kislev to stolica? Nie wiem. W każdym razie tutaj nikogo nie ma. Więc szukamy ich. Pamiętacie moje przygody z Warswordem, jakie były trudne? Jakie ja miałem trudne początki. Pierwsze odcinki ludziska, jak ja dostałem wpierdziel od tych trollów pieprzonych. O mój Boże, to była tragedia. I pamiętacie, jak już miałem jakąś armię chyba 50-osobową, to chodziłem tutaj właśnie na tę ziemię i walczyłem z tymi bandytami, dezerterami. Początki Warsworda. A teraz tak się fajnie to wszystko rozwinęło. Podoba mi się strasznie. O, czy on zdąży uciec? God damn it, zdąży uciec. Shit. Las mnie zatrzymał. O, patrzcie, no nie. O mój Boże, okej. Okay. Cofamy się. Nie tak to miało wyglądać, nie. Możemy się dogadać teraz. O, teraz nie możemy się dogadać. To jest ten król. God damn it. A bo oni tu patrolują, zobaczyli moją kampanię i teraz będą tego miejsca pilnować. A, chodź. No chodź tu.
O, no i proszę bardzo, można, tylko trzeba chcieć. No i w końcu ktoś dostanie w pierdziel, a nie biedny Weiser. Okej, piękne, to będzie piękne. Zniszczenie wroga. Okej, no może nie będziemy też tak szarżować jakoś szczególnie. Chociaż tutaj wróg będzie nad nami miał przewagę, jeżeli chodzi o strzelanie z odległości. No bo on jednak będzie miał więcej tych jednostek z muszkietami. Ale no nie będą tu już takie OP jednostki jak w przypadku Krasnoludu, więc... Aha, on na mnie szarżuje, dobra panowie. Zebrać się wszyscy do kupy i lecimy. A on w ogóle mnie szarżuje. Przyma taką małą przewagę. Tylko, że ma dużo kolerii. No i na co ci to było, kumplu? Na co ci to było? Ja tutaj mam strasznie zwinnego pajączka. Bęk, bęk przez drzewko. O mój Boże, co tu się dzieje? Zamieszanie. Goddammit, za szybcy są. O mój Boże, nie! Okej, okay, to było złe. To było bardzo złe. Okej, okay, jednostka. A oh, wow, oberwałem. Nawet ludzie mnie biją, co jest? To jest pogarda, mój skill się zepsuł w tym autoblade'cie. No, to jest powód, że dlatego, to jest tym spowodowane, że tak rzadko odcinki z Matylejda rzucę. Więc mam nadzieję, że będziecie chcieli maraton. Mój Boże, okej. Okay. Czemu ja mam takie straty ludziska? Patrzcie, same czerwone napisy. I żółte. Czemu to tak się dzieje? Co jest z moją armią? Kiedyś moja armia była taka silna, a teraz co się z wami dzieje, panowie? Co tu się z wami dzieje? Nawet ludzie nas pokonują. What? Przecież pamiętacie moje początki królestwa? Jaka moja armia była potężna? Czy my się wypaliliśmy? Czy my już nie jesteśmy tą starą, dobrą potęgą dawno? O mój Boże. Nie, nie, tak być nie będzie. Tak być nie będzie. Pora tutaj w pierdziel dostać. Bronią się jeszcze, no goddammit. O nie, nie, halabardziści. Mój Boże, blokują mnie chyba moje jednostki. To jest bardzo niemiłe. Z ich strony. To jest taki rozpierdziel, jest tak ciemno, że ja niewiele tu widzę. Farmer. No przynajmniej farmer zginął. W sumie nie wiem, czemu mnie to cieszy, ale... zawsze ktoś. O, ta broń jest fajna. O mój Boże, co tu się dzieje? Tu zaraz padnę, przyjaciele. Ja tu zaraz padnę. Shit! Prawie oberwałem, niewiele brakło. O mój Boże, zabójcze drzewa, nie? Tak być nie może. Za wcześnie. Tylko, że no w sumie ja też nie trafiłem. Nie, dobra. Weźmiemy sobie teraz toporek. Toporex. 75 punktów damage'a. Okej. Okay. Ha, przynajmniej... własne konie was atakują. To jest taki plus. Okej. Okay. Pięknie, pięknie, dobra, wygrana, ale ta wygrana ludziska wcale mnie tak nie rajcuje, bo tu moja armia jest strasznie słaba w porównaniu do kiedyś. Przecież kiedyś taki wpierdziel dostawali, że ja prawie, ja wtedy miałem, nie wiem, po 5 ludzi zabitych i z 12 ranionych. A teraz to nie wiem, co się dzieje. Wypaliliśmy się. God damn it. Jak niektórzy polscy youtuberzy, ale to cichutko. Dobra. Okej, okay, piknie. Goblinów ma, nawet mają. God damn it, pierdzieleni deserterzy i najemnicy. Zło. W sumie jakoś ci gobliny im tutaj bardzo nie pomagają. Niewiele co robią nam. Co mnie jeszcze cieszy, darmowy eks praktycznie. Nie dość, że nic tam nie zrobią, to jeszcze łatwo ich zabić. Moje kile. Okej, okay. Znaczy dobra, żyłem, że mamy takie straty, bo tutaj ta armia była strasznie doświadczona. No i widzieliście, oni tutaj w większości mieli te swoje najlepsze jednostki, czyli czarnych rycerzy. Dobra, ostatnie jednostki wrogowie powstały. A ja dostałem czkawki, wybaczcie za to. Okej. Okay. Pięknie. A i też właśnie poza odcinkiem znalazłem jedną z bardzo rzadkich jednostek w... przynajmniej ja bardzo rzadko je spotkałem, mianowicie Minotaury. Patrzcie, no w sumie nie, aż tak źle nie jest. Nie, tu wydaje chyba, tak, to mojego sojusznika ludzie ginęli. Oczywiście bierzemy więźniów. Niewiele warci, ale zawsze coś. Słuchajcie, mogę to pokładać i wziąć troszeczkę od nich przedmiotów. Zawsze będą pieniążki. W ogóle patrzcie, jak moje szybko jedzą. Miałem prawie cały kwiponek, a już prawie nic mi nie zostało. Ale to są minusy tego, że mamy wielką armię.
chłopaki żreją, jak nie wiem, ale jakie byczki mamy za to w oddziale. No w sumie pewnie taki okr wpierdziela trzy bochenki chleba, więc nie ma co się dziwić. Okej. No i mogę sobie pozwolić na upgrade ludzi. No więc co widzicie, taki będzie odcinek spokojniejszy troszeczkę dzisiaj, przed właśnie, że będzie 100 lajków, to przed przed maratonem pełnym. No i sobie szkolimy właśnie ludzi przed wojną z nową frakcją, czyli teraz, jeżeli mamy pokój z Krasnoludami, nie biję się z nimi, to będę mógł tą okazję pięknie wykorzystać właśnie do walki z piratami, więc w kolejnym odcinku prawdopodobnie będziemy bić się z nową frakcją i to będzie coś ciekawego, bo ani ja ich nie znam, jak oni walczą, jak oni się sprawują na polach bitwy, ani oni mnie. Chociaż to może być zabójcza broń, no bo jednak ludziska, ja myślałem, że krosno ludzi też są słabi, a mi jest dalej smutno, że oni mnie tak pokonali. Jest bardzo smutno. O mój Boże, tutaj oni mają taką przewagę nade mną, że... O, shit! Spierdzielamy. Tu jest strasznie dużo. Jeszcze jedną bitkę chciałbym tutaj zawalczyć w tym odcinku. A nie mogę. Czekajcie, zaraz próbuję. No czy oni tutaj wychodzą, bo oni wchodzą do tego miasta i wychodzą, kiedy mnie widzą. No patrzcie. Więc to w takim razie nie ma sensu. Pójdziemy zaraz gdzieś indziej, bo tutaj jednak nie będziemy kusić losu, bo zaraz tutaj wszyscy mnie dogonią. Będzie problem... O mój Boże! Okej, można tędy przejść. Świetnie! Teraz chodźcie. Teraz zapraszam. Czemu moi uciekają? God damn it! O mój Boże! Patrol nawet mają. No dobra, lipa, jedna wielka lipa. Uciekają przede mną, a tam ich jest cała masa, więc raczej ich nie złapiemy. Więc czemu uciekasz? Co, jedzenie ci się skończyło? God damn it. Co za armia? Dobra, więc kolejny odcinek, będziemy walczyć z piratami. Mam nadzieję, że film nam się podobał, jeżeli tak, zapraszam do komentowania, pisania, opinii na temat tej serii, tego filmu. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Zagrałem grę tutaj Mountain Blade Warband na modzie Warsword Conquest. Przypominam, 100 lajków, od piątku organizuję dla was maraton. Przez 5 dni codziennie będzie odcineczek z Mountain Blade'a. Więc zapraszam, zapraszam, jeżeli chcecie zobaczyć maraton, 100 lajków i będzie się działo.